postaram się zaspokoić Państwa ciekawość, czy chętnie odpowiem na pytania. Więc ja po prostu jestem takim, można powiedzieć, reemigrantem na emeryturze. Może chciałbym najpierw powiedzieć dwa słowa o sobie, prawda? Może będzie lepszy kontekst. Byłem od 1984 roku w Szwecji. Jestem na emeryturze. Miałem spore problemy, że tak powiem, zostać uznanym przez administrację w swoim mieszkaniu, to czy mojej mamy, w której kiedyś mieszkałem, no ale dzięki Światowemu Kongresowi Polaków tutaj w osobie pani doktor Krzekotowskiej jakoś się uspokoiłem. Jestem przez to bardziej spolegliwy dla mojej mamy, która potrzebuje troszkę już rzeczywiście opieki i spokoju. Także tutaj nabieram pewnej harmonii po tym całym przyjeździe. W Szwecji z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem po Politechnice Warszawskiej. Tam zajmowałem się informatyką, ale potem coraz częściej zajmowałem się publikacjami dotyczącymi polskich dokumentów na świecie, bo miałem taką wizję, że dobrze jest, żeby młodzież czy w ogóle Polacy mogli przeczytać bezpośrednio w internecie to, co z Polski zostało wywiezione w różny sposób i tak dalej. No i konkretnie Muzeum Polskie w Rapperswilu zgłosiło się, żeby zrobić polskie mapy, które oni mają umieścić, im pomóc, i to się udało, działało bardzo dobrze wiele lat. No i potem zacząłem umieszczać w internecie te polskie dokumenty z potopu szwedzkiego, ze zbiorów szwedzkich i z rozbiorów w Petersburgu. No to robiłem na własny koszt, jako pomysł pilotowego projektu czegoś większego, ale na razie żadnego grantu nie otrzymałem. To byłoby tyle. No i stąd wyszły pewne kwerendy, czy umiejętność kwerend, powiedzmy, zarówno w Szwecji, jak i w Rosji. W Ameryce to się odbyło internetowo. Także powiedzmy, nabyłem, powiedzmy, w ciągu ostatnich 15 lat pewną praktykę w zakresie tych kwerend. I teraz tłumaczyłem w Szwecji w roku, dwa lata temu dokładnie, raport Karskiego z roku 1939. Sytuacja zrobiona na prośbę ministra Kota w Paryżu na temat sytuacji Żydów w Polsce i w guberni i na terenach zajętych przez Niemców i przez Sowietów. No i to tam opublikowałem też, to jest w internecie, ale przy okazji miałem przyjemność poznać głównego biografa Jana Karskiego, co się okazało bardzo pomocne przy tych badaniach. Bo potem przy jakimś szukaniu materiałów natknąłem się na artykuł Polish Dead Camps w internecie, Jan Karski. No, się zdziwiłem. Patrz, jeśli chodzi o datę, to jest 13 października 1944 rok. Trochę oczywiście to mnie zdziwiło, ten sam tytuł, i zacząłem się przyglądać bliżej. I co widzimy w internecie? W internecie widzimy, że jest pan, który się nazywa Ron Unz, i zrobił bardzo obszerne archiwum. Ja myślałem, że to jest potężne jakaś archiwum, jakaś instytucja, bo tam jest duże zbiory, jest bardzo takie duże forum aktywne, a tymczasem jego ideą jest zbieranie publikacji, umieszczanie w internecie publikacji, które nie były w mainstreamie. To znaczy nie New York Times i tam Washington Post, powiedzmy, tylko te, które... On mówił chyba o lewicy, o prawicy. Także, bo stwierdził, że jest takie zapotrzebowanie nawet wśród dziennikarzy mainstreamowych, którzy mieli kłopoty z dojściem do tych prasy. Tutaj chyba ten Collier's Weekly, nie jestem pewien, ale to jednak on był mainstreamowy w 40-tych latach, 2,5 miliona nakładu, no to nie mógł być jakiś margines. No i zobaczyłem tak, że wprawdzie tytuł Jana Karskiego jest Polish Dead Camp, napisał Koby, natomiast w samym powołaniu już literka S figuruje. Czyli
te powołanie internetowe absolutnie jest nieuprawnione, bo on opisuje obóz w Bełżcu, jakoby Bełżcu. Natomiast tutaj doszła literka S. No to jest napisane, prawda, w miejscu rzeźni patriot świadczy o masowych torturach i powolnej śmierci. To ten podtytuł też pochodzi od tego redaktora internetowego. No więc tu już mnie to zaintrygowało, ale zacząłem dalej drążyć temat, że tu jest Żydkarski nazwał to Polish Dead Camp. Tak wygląda ta strona 18. No i teraz okazuje się, że ten artykuł to jest po prostu rozdział z Story of the Secret State, która miała się ukazać 1 listopada, czyli 2 tygodnie później. Więc już wszystko było wydrukowane, wszystko było gotowe. Okazuje się, że 3 amerykańscy edytorzy i redaktorzy, którzy jakby prawie że no nie to, że zmusili, ale intensywnie pomagali Karskiemu, po prostu rozesłali, jak powiedział ten wspaniały biograf Waldemar Piasecki z Ameryki, w Ameryce mnie ostatnio, po prostu rozesłali do 200 redakcji. I na zasadzie reklamy, róbcie co chcecie. Po prostu my chcemy, żeby to było. Skandal, nie skandal, ma się ukazać i po prostu będziemy zadowoleni. Czyli dali carte blanche tym redaktorom. 200 redakcji, oni nie mieli w ogóle, to był masowy, po prostu masowa przesyłka do całych Stanów. No i to jest właśnie ten rozdział z książki, czyli on musiał już być napisany, rozdział 30 musiał być napisany w momencie rozsyłania go po redakcjach. I rzeczywiście został, jak zobaczymy dalej, to tutaj zostały dodane taki mały wstępik, tylko parę zdań przez chyba Karskiego, w każdym razie w tym manuskrypcie. I potem podanowany był dalszym przeróbkom. Więc jak wyglądał, jak to wyglądało. Chciałbym powiedzieć, że ja chciałbym przekazać póki co jakby te fakty i te momenty historyczne, które znalazłem wskutek kwerendy, a już interpretacja to już może jakoś wspólnie z wiedzą socjologów, historyków, prawda, i tak dalej. Bo jakby tu do tego jestem uprawniony, co sam znalazłem. Więc ta książka wyszła właśnie w listopadzie. Oczywiście wiecie Państwo, że miała chyba 350 nakładu. To był wielkie wydarzenie, szok i tak dalej. Karski wielki człowiek, prawda? Rzeczywiście po prostu przebił się do publiczności z przesłaniem o państwie podziemnym i w szczególności o zagładzie Żydów. I pisze tutaj, prawda, że rząd poprosił go o zebranie, znaczy tu nie chciałbym powiedzieć, bo głównie raczej jednak na życzenie liderów żydowskich z getta, oni prosili go, żeby on odwiedził i getto, i jakiś obóz, mogą mu to załatwić, bo co innego jak on to zobaczy i opowie, a co innego, że nie będą wierzyć ich dokumentacji czy ich opowieściom, których mieli bardzo dużo. No i powiedzmy rząd, rozkaz, ta podziemie, Armia Krajowa się na to zgodziła, czy tam powiedzmy delegat rządu i on to wykonywał. I teraz, to znaczy był i w getcie, jak Państwo wiecie, 2 razy i w tym Bełżcu, który się okazał później Izbicą, prawda? Obóz przejściowy w Izbicy. Wiadomo, że on, już w samym artykule trzeba nadmienić, że on musiał chronić w tym czasie, w 1944 roku, swoje źródła, które mu pomogły nawet w tym sensie, że pomogły wejść do tych obozów, żeby no po prostu na zasadzie lojalności czy bezpieczeństwa pracy podziemnej, bo jeden drugiego mu wydać. Więc on zafałszował, prawda, narodowość
strażników tego obozu z ukraińskiej zmienił na łotewską. I zafałszował, okazuje się, dopiero wyszło w 90-tych latach miejsce, bo on był w Bełżcu w latach 30, w 39. Tam jeszcze prawie nic nie było, był na jesieni. Tam były takie tylko właściwie pierwsze, to tam były wtedy jakby różne zgrupowania, pracownicy, niewolnicy byli tam, budowali jakieś baraki, ale to jeszcze to było na zasadzie takiej no, zwykłego terroru, nie bardzo planowanej akcji. No i on jakby, jeśli pojechał do Izbicy, to on pamiętał Bełżec i tak troszkę opowiadał, że on niby był w Bełżcu, ale przez to chyba jednak troszkę był poddany też takiej krytyce, co on naprawdę... Ja już mówię o intuicji, to już się nie wdawajmy w to. W każdym razie chyba był podatny troszkę, nie chciałbym mówić za dużo, to absolutnie. W każdym razie tak, wysłali do redakcji, koleś Weekly odpowiedział OK i tytuł wygląda tak, że napisane jest In the Bełżec Death Camp, czyli w obozie śmierci w Bełżcu i tu jest krytyczny ten moment Polish Death Camp, prawda? Jest przekreślone i napisane Polish Death Camp. Tutaj jeszcze jest wstawione, to też Karski napisał, że, znaczy powiedzmy, czy jego redaktor, że to jest historia kuriera z Polski, prawda? Courier from Poland. I no i że to jest część książki, która będzie ukaże się 1 listopada. Tak wygląda zbliżenie, prawda? Czyli tu In the Bełżec Death Camp, a tu jest Polish Death Camp się zrobiło. No to jest dosyć właśnie ten najciekawszy element, bo ja miałem przez wiele miesięcy taką obiekcję, no przecież ktoś wysyła artykuł, ktoś mi przekreśla artykuł, no to coś takiego powiedzieć, słuchaj, napisz German Death Camp jest okej, tak? Czy oni by się, a dlaczego to jest zrobione? No i biograf pana Jana Karskiego, profesora Jana Karskiego właśnie mi wytłumaczył, proszę pana, to było takie tempo, 200 redakcji rozesłane, wszystko się paliło, tutaj się, znaczy w tym sensie, że wydanie w listopadzie nie było szansy poprawki. Jak się przyjrzymy jednak bliżej, to tu są te pewne daty w tym, nie wiem jak to się nazywa, ja to nazywałem odbitka drukarska. Nie, może tu fachowcy są, to wiedzą, co to jest. W każdym razie to jest szczotka. O, to chodzi. I tutaj dzisiaj nawet, muszę powiedzieć, znalazłem daty. To znaczy, szczotka chyba jest gotowa 23, czy została wykonana, ale tu jest jakaś taki sygnatura RF81844. No i zgadujmy, co to jest. No można powiedzieć, że to jest jakiś numer dowolny. Można powiedzieć, że to był 18 sierpień, ale no w każdym razie wiadomo, że to był tutaj ta szczotka 23. A sama gazeta, samo czasopismo, ten tygodnik się ukazał 15. No i teraz tutaj jest napisane, że dopisane to, co było dopisane tam ręcznie, no to brzmi tak, że znaczy najpierw jest Jan Karski, był polskim i w polskim podziemiu i ten artykuł jest z jego książki Courier from Poland, historia państwa podziemnego, który będzie opublikowany w listopadzie 44 przez tą firmę. Potem jest bardzo ładny wstęp, że patriota przebrany jako strażnik przekupił się do wejście swoje do nazistowskiego obszaru egzekucji w Bełżcu. On po raz pierwszy jak jest naocznym świat ma historię is his ethnic story tutaj po raz pierwszy historia świadka naocznego świadka, opowieść naocznego świadka z nazistowskiej
systematycznej masakry Żydów bazowana na autorskim raporcie dla polskiego podziemia na uchodźstwie w Londynie. A potem już właściwie idzie jego Karskiego tekst. To taka ciekawostka. I teraz, teraz jest taka następna ciekawostka, która znowu właściwie jest, to już tylko chciałbym zwrócić uwagę, że ten artykuł jest na stronie 18, natomiast na stronie 14 co my mamy? Our Pampered War Prisoners by Robert DeFore. I podtytuł internetowy: Nasza armia na pewno nie pieści więźniów. Co to znaczy? No zobaczmy. To jest artykuł o amerykańskich obozach jenieckich, a tych jeńców było w Ameryce 250 tysięcy. I artykuł jest dosyć obszerny, bo ja go czytałem i on opowiada o różnych problemach obozowych, zwykłego obozowego życia, gdzie są i mobowani, naziści mobują słabszych i prawda, Amerykanie nago umywają ręce i wolą sobie coś tam wypić, są z tego różne konsekwencje. To znaczy na luzie traktują, nie chciałbym tu mówić o tym alkoholu, ale jest wiele problemów, bo tworzą się różne ugrupowania w tych obozach. No, jeszcze tutaj, już nie chcę tu wykładać, że różny jest poziom morale u nich, u tych Niemców, czy tam byli poza tym Japończycy, no kilka jeszcze innych narodowości, trudno mi wyliczyć, ale w sumie 250 tysięcy. I Amerykanie mieli spore problemy. Niby część z nich pracowała właśnie przy wyrąbie drzewa, przy jakichś tam pracach rolnych. Chcieli ich zatrudnić, bo nie było wojsko amerykańskie, nie było mężczyzn, prawda? Więc oni wykonywali też prace, takie prace, jakie wykonują jeńcy. No i ja nie wiem teraz, na ile uprawnione jest, to chciałbym właściwie to należy poddać po dyskusję, należy przejrzeć prawdopodobnie oryginał całego tego tygodnika, ale ja przestałem być, przyjrzawszy się temu, tak powiedzmy, dopatrywać się w umyślne wskazanie Polaków jako morderców. Ja uważam, że ten artykuł, który jest obok, to po prostu jak to jest amerykański żywot, powiedzmy, ma być popularny artykuł i ci ludzie czytają dwa i potem pójdą opowiadać innym, że przeczytali i może im się pomylić, czy to są te amerykańskie obozy, co on czytał, czy to są te gdzieś tam w Europie. No i teraz ciekawe te podtytuły, że jeden i drugi, co znaczy tytuł tutaj? Nasi dopieszczani jeńcy wojenni, czyli tytuł jest Nasi pieszczeni jeńcy wojenni. Pieszczochy. A tutaj podtytuł jest znowu, że nie rozpieszamy ich za bardzo, tak? Czyli że nasza armia oczywiście nie rozpieszcza tych więźniów. Więc tu jest taka idyla, powiedzmy. Co? Masłowa ślady. No, znaczy tu w każdym razie chyba widać, że ci redaktorzy mają do tego taki raczej pozytywny stosunek do tych swoich obozów, bardziej niż do tych dalekich gdzieś tam w Europie, prawda, które nie wiadomo, co tam się dzieje. No i teraz jest taka sytuacja, że poza tym był, jak mi wyjaśnił biograf, pan Jana Karskiego, że była funkcja w tygodnikach, czy w dużych czasopismach, dobierania tytułów. To był prawie że etat. No bo jest spis treści, prawda, jak się cofniemy. No i jest spis treści, prawda, i tak dalej. I to musi grać medialnie, prawda.
No i teraz proszę bardzo, tu jest Polish Dead Camps by Jan Karski, a tu jest Our Pampered War Prisoners by Robert Devore, prawda? Czyli tu jest, prawda, oni się opiekują więźniami, no a w tej strasznej Europie coś się dzieje, ale że to Polish jest zupełnie bez sensu. To znaczy ja z tego wywiodłem pewną dyrektywę, bo przecież naturalnym byłoby napisać German. No to jest tak samo ta Europa, a wiadomo, że co chwilę jest nazi, więc skąd Polish, to jest takie mało logiczne, więc po prostu to było takie, co najmniej takie przepuszczenie. No w każdym razie to, co powiedzmy powiedział Jan, ten Włodzimierz Piasecki, ten biograf, to on, jak mu przesłałem to, on o tym nie wiedział, to napisał tak, że tu się dziennikarze zgłaszali do niego z Polski w tym roku w takiej sprawie, że tutaj, czy to prawda, że Karski napisał artykuł Polish Dead Camps. Ja, znając Karskiego przez 10 lat z nim rozmawiając, odpowiedziałem, że prawie na pewno to jest niemożliwe, żeby on taki tytuł wymyślił. Ale co innego się domyślać, a co innego udowodnić, co zrobił Jacek Gancarson. Czyli ten biograf, niezależnie od całej swojej idei, narracji i tak dalej, zdecydowanie zdecydowanie faworyzował obiektywną naukę i mnie w ten sposób jakby rozbroił, bo wykazał, że są ludzie, którzy mają wartości takie, że prawda i nauka dla nich jest najważniejsza. I ja chciałbym się trzymać takiej postawy, mimo że człowiek ma różne pokusy, prawda, i tak dalej, mówić wielkie idee, ale ja mówię, proszę pana, co tam, my się zgadzamy na rację, dobrze się zgadzamy, chociaż do pewnych podstawowych faktów. No więc to było optymistyczne i tutaj jeszcze takie uzupełnienie, że niedawno znalazłem raport Naczelnej Kwatery Zjednoczonych Sił Zbrojnych z jesieni też 1944 roku, Supreme Headquarters Allied Experience Forces, Evaluation and Dissemination Section, tam kontrwywiad, prawda? Niemieckie obozy koncentracyjne. I to była jesień. Ja przeglądałem wszystko, nie można się zorientować co do daty, ale stempel jest autumn, zdaje się, 44, pierwszy, najwcześniejszy, a raportowane są obozy, raporty wywiadu są ostatnie z sierpnia, czy znalazłem, czy z września. Czyli to by się zgadzało, że ostatnio mieli dane i we wrześniu to uaktualnili, powiedzmy, wydrukowali, to było ściśle tajne do roku 2007 w CIA. No, nie chcę się wypowiadać na temat ówczesnego kontrwywiadu, tylko podaję, to jest przykład, podaję, jak jeśli są te akcje, że Polish Dead Camp, zróbcie coś i tak dalej, i rzeczywiście już parę jest bardzo sprawnych agencji, które tam umią przekonywać, żeby to poprawiać, to ja wysyłam ten raport, że już w 1944 roku te Zjednoczone Siły zidentyfikowały 630 obozów niemieckich, German Concentration Camp. No i one szybko poprawiają, jakby bezboleśnie. Ale to nie tylko ja, bo to na ogół parę osób to wysyła jednocześnie, takie interwencje. Także myśl jest taka z grubsza, że dobrze przygotowane argumenty czy fakty, no to mogą działać. To my nie jesteśmy skończeni, jakby powiedzmy, na świecie. No po prostu tu pan właśnie powiedział słusznie, że to wcale nie jest żadne żadne pojęcie. To jest tutaj niestety, tutaj się przepraszam. Dręczną poprawkę. Tak. Jakieś piro za tym stało. Ołówek, tak zwany, krótki ołówek. Więc właśnie niewłaściwa redakcja tytułu, prawda? No to można stwierdzić, prawda? Bo to prawdopodobnie
ktokolwiek inny redaktor, co by cokolwiek wiedział, to powiedział, słuchaj, no napisz German, to będzie znacznie lepiej, nie? No ale... No właśnie. No i teraz tutaj się rozleciało, bo jednak to nie są stuprocentowe kompatybilne systemy. W każdym razie tu nie mogę tego zmienić, ale to miało tak ładnie zadziałać, a chyba nie wiem, na co zadziała. W każdym razie my opublikowaliśmy to z żoną pod nazwą Miss Nomer. To jest nazwa według Cambridge Dictionary, to jest nazwa, która nie pasuje do tego, do czego się odnosi. Lub samo użycie nazwy, prawda? Nie pasuje do tego, jakby zły termin, można powiedzieć. Zły termin, to znaczy zła nomenklatura. Nomenklatura. No i to może być uniwersalny taki wniosek, powiedzmy badawczy, który ja też staram się w Ameryce podkreślać, że tam to jest prawda, to internetowo, że pilnujmy swojego języka. Tak jak pan tutaj zwrócił uwagę, że to nie jest pojęcie naukowe. No oczywiście, trzeba się wyrażać ściśle, używać, dbać o terminologię, prawda. No i tutaj mógłby być ten wkład nasz, inaczej oczywiście to tam można przedłużać, że fake news się tak tworzy, prawda, no bo ta legenda, której najlepiej po prostu chodzić spokojnie do tego i nie przeżywać za bardzo, bo to już jest nie, prawda, emocjonalnie, bo to jest, nie ma sensu w ogóle, prawda, trzymać standardy. Także na tym właściwie, nie wiem, ile to trwało, może za krótko troszkę, ale... Jeszcze pewnie będzie tura pytań, wypowiedzi, tak. Ależ po prostu trzymając się tematu i tego, co zrobiłem, no to chyba lepiej na tym zakończyć. Tam jeszcze mogę powiedzieć, że to się odbyło, no to nie chcę... Po prostu jak ja miałem zamiar jechać tam, żeby zobaczyć ten dokument, no to kosztowałoby jakieś 7 000 zł. No nie miałem pieniędzy, ogłosiłem zbiórkę i tam dalej, a szukałem konsultacji. Ale naciskali mnie w tym archiwum, kiedy pan przyjedzie i kiedy co dalej z tym pana, pan tu napisał, że chciałby pan zobaczyć, a kiedy pan przyjedzie. No to ja napisałem, że wie pan, ja nie, na razie muszę zebrać rekomendacje. No to dwóch profesorów dało mi rekomendacje, no to on, a nawet pan nie musi być podawać zatrudnienia, gdzie pan jest zatrudniony. No, ja mówię, no dobrze, no to już dobrze, ale mówię, że nie mam pieniędzy, no szukam tych pieniędzy, tak nie przyjadę. A to czy pan wie, że to my możemy panu zamówić? Ale myślę, możemy panu skopiować. Ja mówię, no to ja będę wam kazał szukać w 10 boksach. I ile wy sobie policzycie za to, żebyście coś znaleźli, jak to będzie porozrzucane. No i tam podałem te 4 czy 5 boksów. A no wie, każdy artykuł jest spięty razem. Wszystko jest spięte razem. To znaczy, jak jest cała korespondencja czy coś, to wszystko jest razem. Nie na datami, bo boksy mieli datami, tam miesiącami. No to wie, no to, a ile tam jest? No 23 strony. No to płacę. Wchodzę w to. I ona mi to wysłała, tam skomplikowane, bo faksem trzeba opłacić. No i właściwie, że ta kobieta, oczywiście ten Marek Chodak, kiedyś to miał, tylko że może mogę użyć nazwisko, bo on się od tego, jego tam wysłano, to on nie chciał tego, no powiedział dziękuję bardzo, owszem. No i także dzięki takiej, a tylko proszę podawać, że to jest, na dwie rzeczy mnie ostrzegła. Jedna rzecz, proszę podawać w publikacjach, że to jest z naszego archiwum, NIPL, to znaczy w Nowym Jorku. A drugie to proszę nam przesyłać wszelkie publikacje, w których to było użyte. No i proszę sprawdzić, czy nie jest to w... Do tej przemiany my tylko mamy skany, ale prawa autorskie to już nie wiemy. No i ja wtedy do bratanicy Karskiego, pani doktor dentysty w Gdańsku się dodzwoniłem
I pytam się, czy kto ma prawa własności do jego artykułów, książek i tak dalej. A ona mówi, proszę pana, pan Waldemar Piasecki w Nowym Jorku. A to przecież ja już z nim mam kontakt. No i z powrotem tam zadzwoniłem, on mi, to mi pomógł, ja tam nawet notkę umieściłem sobie. I to się ukazało póki co w Ameryce na tym Justice for Polish Victims. A tutaj no muszę, muszę to stwierdzić oficjalnie, bo to jest ze szkodą dla kraju, że ja starałem się konsultacje w IPN-ie od stycznia. Najpierw starałem się o jakieś poparcie, żeby dostać jakoś na wyjazd. Potem sam to już to załatwiłem, no to chciałem skonsultować artykuł, przecież jestem spoza, niech mi ktoś powie, panie, tak, byle jakieś chociaż z grubsza, nie? Proszę to w taki, tutaj, czy pan popełniał błędy, czy nie? No i potem to już się okopali się tak już na 1,5 metra, bo zaczęły się wszystkie sekretarki denerwować. Najpierw mówiły, że to przekażę normalnym trybem, a i to umarło. I to umarło i tutaj, no sorry, ale inżynierowie przyjmują funkcję IPN. No to tyle, tak muszę to zamarkować, bo to nie można tego. No w każdym razie to tyle i teraz jestem już tak, po wszystkim. Pole pytań. Ja zauważyłem dwie rzeczy. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, macie przed sobą ten monitor. Dwie rzeczy. Czy po pierwsze, że poprawka odręczna jest poprawna językowo, dlatego że Deathcamp jest napisane razem, prawda? Najwyraźniej razem. Tak. Jako jedno tak, słowo. Tak. Czy to ma inne, nabiera innego znaczenia jako słowo odrębne? To jest pierwsze tak. Pytanie takie. Druga rzecz, mianowicie, że też właśnie ta cenna uwaga, że się nagle pojawiło w redakcji, w jakimś redagowaniu w liczbie mnogiej. Te obozy pojawiły się w liczbie mnogiej. Camps, prawda? Już się pojawia jako taka rzecz. Trzecia uwaga to jest taka, że w zabiegach redakcyjnych, o czym pan był łaskaw wspomnieć, to bardzo ciekawa rzecz, mianowicie, że tak jakby ten artykuł o polskich obozach koncentracyjnych, czy właśnie obozach, tak należy to uznać, że przyrównali od razu z miejsca, to jest zabieg dziennikarski, czysto dziennikarski, przyrównali do obozów swoich, które są nie obozami śmierci, czy właśnie obozami, tak jak można by wyrobić jakieś pojęcie, czym są te obozy w Polsce, to przykryli to właśnie tą wizją właściwie obozów internowania, które dotyczyły nie tylko Niemców, dosyć sporej diaspory wówczas, jak widać z tej liczby internowanych, prawda, Niemców, ale także Japończyków, no i innych nacji prawdopodobnie. Nie wiem, czy byli internowani Włosi, prawda, czy jacyś Włosi faszyści. Również jeńcy niemieccy. No tak, przewiezieni. Głównie do niewoli w Afryce. W Afryce, tak. Ale to później. Afryka Korps skapitulował w 1942 roku. 1942. Jeszcze w czasie zwycięstw armii niemieckiej. Mhm. Więc chodziło o pozbawienie żołnierza, tak. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich zostało przetransportowanych z Afryki do Stanów Zjednoczonych. Niemiecki, tak. I to był czyli to już były obozy jenieckie, natomiast wcześniej były obozy internowania. A internowani to głównie Japończycy byli w Stanach. Jako obywatele Stanów. Ale to internowania, to innego jeńcy. To znaczy, to jakby wybiega poza temat, ale tam było kilka zawodów. Oczywiście byli Japończycy, obywatele amerykańscy, tak. Którzy też byli internowani, co wywołało olbrzymie kontrowersje w samych Stanach Zjednoczonych, jak można obywateli japońskich, byli obywatele amerykańskich pochodzenia japońskiego, byli obywatele japońscy, którzy zamieszkiwali w Stanach Zjednoczonych, mieli tam dokumenty stałego pobytu, ale również byli Niemcy w Stanach Zjednoczonych, czyli obywatele niemieccy, którzy naturalnie też od razu byli internowani. A do tego doszli później jeńcy i systematycznie dochodzili aż do końca wojny. Do początku, do samego artykułu. Pozwólcie, najpierw chcę powiedzieć, że przy sympatyczny pan Jacek, jak przedzwonił do mnie kilka tygodni temu, no to inny temat wykreował się, temat energetyki. Zainteresował się pan Jacek jako wielostronny działacz, w tym społeczny, zainteresował się pytaniami energetyki. No,
wiadomo, że mówiłem się o spotkanie, długo rozmawialiśmy i chcę powiedzieć, że to jest wyjątkowy człowiek. No, po pierwsze, że mają tę symbiozę, mają ten synergizm, jest przesympatyczną małżonką, która jest profesorem od lingwistyki. Lingwistyka jedna z szkoł. Jeszcze chciałbym wpaść słowo, że ja tą energetykę to otrzymałem ze Światowego Kongresu Polaków. Od wielu miesięcy otrzymuję. I tutaj ja nawet się dzięki Światowemu Kongresowi Polaków znalazłem, bo dzięki pani wiceprzewodniczącej Krzykotowskiej. I tutaj po prostu bardzo przepraszam, że na początku tego nie wymieniłem, bo że jestem ze Światowego Kongresu Polaków, bo miałem to powiedzieć. No. Także przykro. No jak mówisz, to mówisz, przegrał pan z Moniką Jaruzelską, tak? Dobrze mówię, czy nie? W jednym okręgu w wyborach, to olimpijskie. Nie, to ja byłem anegdotki, tak. No wracając, tutaj widzimy wyraziście, że jest to trik marketingowy, żeby się sprzedawali gazety i zrobiono, no Bogu dzięki, że manipulacje tylko na poziomie semantycznym, ja bym powiedział semiotycznym. Lingwiści wiedzą, o co chodzi. Natomiast, no jeszcze do tego brakuje tylko intonacji. No ta intonacja wyrazista, gdy jest to zdjęcie. Patrzcie się, jak ta Europa się unosi i jak u nich zachowują się w stosunku do jeńców, w stosunku do internowanych, a jak my w Ameryce. No tu gramy w biliard, a tam niszą. No to jest cała Ameryka, no to ja tu dalej już nie rozumiem. Że na umyślnie w tym samym umieścili? Tak, ja to tak odebrałem. Proszę. Czy przez przypadek na umyślnie? Tak, to czysto, wszystko co się zrobi w Ameryce, to jest przez przypadek. Ja to wierzę. Tak. I staje się tak, ale wracam do tematu. Te. Przypadki same. Tak, same przypadki. Tak. I teraz wracam do tematu. Drugi u pana jest wyjątkowy temat, to kwerenda w szwedzkich archiwach i archiwa w Sztokholmie dotyczący Stanisława Żółkowskiego. Żółkiewskiego. Stanisław Żółkiewski, 1610 rok, a pan Ksero, jak podpisywał, prosił się car rosyjski, żeby pomógł Żółkiewski, bo tam smuta, wielka smuta i tu chyba małżonka pani Zajcewa pomoże. Jak to my mieliśmy ratować, no nie mogliśmy uratować Rosji, bo nie mogliśmy, no to Niemcy się wzięli ratować, ale wtedy już zaczęła się no, wielka smuta dla nas, bo my jesteśmy narodem niewybranym, ale cieszymy się, że trzy razy następujemy na grabli, na te same i cieszymy się, jeżeli te grabli nie zabierają Rosjanie lub Niemcy u nas. No właśnie, właśnie. Także tutaj jeszcze jedna taka, Przepraszam, że tak powiem, musimy się z tym jakoś też borykać i powiedzieć sobie, że... I trzecie to tak jak powiedziałem, że energetyka, czyli ja bym się cieszył, żeby dalej myśmy poszanowali pana Jacka w stosunku do analizy dokumentów, które są w Sztokholmie, jak się zgadzacie, tak, żeby przeanalizować. No i może później na temat energetyki, bo związałem się z gazem 50 lat wstecz i no, koło rozwiązuje problemy, na ile potrafię. To dziękuję ślicznie, bo wyjątkowego człowieka mam. Dziękuję za... Proszę bardzo. Jeśli można, Roman Izdebski. Czy to jest jedyne pierwotne źródło użycia tego terminu? Czy znalazł pan jakieś inne ślady wskazujące, że mogły być inne, niezależne źródła użycia tego terminu? Drugie moje pytanie. Czy zbadał pan, kiedy nastąpiła jakaś fala powrotu do używania tego terminu? Czy były jakieś specjalne okresy po 20 latach, następnym roku i tak dalej, i tak dalej? I trzecie pytanie. Czy zbadał pan, jakie narodowości byli dziennikarze tego magazynu? Rozumiem. No więc to wygląda tak, że jeśli chodzi o to, że to jest jedno z pierwszych pierwsze użycie takiego pojęcia, to byłem raczej pewien, bo Niemcy w żadnej nomenklaturze nie używali w czasie okupacji w swoich dokumentach, ani nawet między sobą tego terminu. Dla nich to były tam, prawda, to ten z Lager albo Konzentrationskamp i tak dalej, cała inna nomenklatura. I tutaj, proszę, tak nie przez przypadek, nie przypadek, to się coś takiego urodziło dziwnego. Jeśli chodzi o ten temat drugi, to wie pan, to już właściwie troszkę przerasta
zakres badań, bo nawet tam taki słynny profesor John Radziłowski, który w Stanach, który kiedyś mi pomagał przy pisaniu, poprawkach tekstu angielskiego, to skrytykował tak ad hoc artykuł, ja mu zresztą dosyć tak twardo odpowiedziałem, że to jest ridiculous, bo przecież ten termin, znaczy w 90-tych latach zaczął być używany. No, ale ja mu napisałem w ten sposób, że ridiculous to jest napisanie na artykule Karskiego Polish Dead Camp i kropka. No bo można mówić o innych rzeczach, prawda? To już jest sprawa interpretacji. Rzeczywiście prawdopodobnie, wie pan, to nikt tam tego nie kuł, tego Polish Dead Camp, ale tu chcę nam tak jedną rzecz, takie kontrolkę zapalić, że uprzedzał mnie, znaczy informował mnie wyraźnie biograf Jana Karskiego, że Karski wielokrotnie w czasie spotkań spotykał się z sali z pojęciem Polish Dead Camp. I dla niego było to normalne. I teraz jakby on, taka była sugestia, że to przecież było normalne. I teraz ja tak trochę inaczej to odebrałem, ale to jest moje osobiste zdanie, że no tak, że to znaczy jak zaakceptowałem to, bo to jest fakt, że Jan Karski nie oponował, że to jest okej. Okay. Ale się zapytałem, kiedy to było. Czy to było przed tym artykułem, czy po artykule. I jak ja rozumiem, to było po tym artykule. I już nie chcę tutaj... Ale informację przekazuje taką, że Jan Karski nie oponował. Znaczy dla niego było to normalne. I teraz ja bym powiedział, sorry, ale to był German Dead Camp. Ja nie miałem na to wpływu. No ale to już nie chcę się wysuwać, że tak powiem, przed szereg. To była odpowiedź na temat, bo tak odnoszę wrażenie, że rzeczywiście w mediach to się pojawiło chyba sporo później. Ale dlaczego ja się przyczepiłem tej chronologii? Bo słyszałem, że Zofia Naukowska użyła terminu Polish Dead Camp. Jak sprawdziłem, to jej książka ukazała się 2 lata później po tym artykule. Więc ja nawet sobie pomyślałem, że ona, taki Karski był absolutnym autorytetem i dla mnie jest autorytetem, jeśli chodzi o wiadomości na temat zbierania i ryzykowania życia, żeby te raporty zrobić o sytuacji Żydów. To ona to może 2 lata później to się ukazała ta książka Medaliony. Natomiast tutaj dzisiaj zostałem troszkę zobligowany, że przecież Niemcy używali. Otóż ja rozkręciło ten temat. Ale mnie się zdaje, że oni raczej wykorzystują tą słabość, że nie było powiedziane. Panowie, Karski, ktoś mu napisał, to znaczy do tej pory muszę powiedzieć tak, z ręką na sercu, nikt nie wiedział, że tytuł jest przekreślony. Nikt. A czy to jest oryginalny, nikt. Grafologicznie? I to tyle. I ja już dalej się nie, już dalej się nie, nie chcę. Ja już dalej nie chcę się. Nie chcę się. Udałoby się odnaleźć, wie pan, nie chcę się gubić. Kto to zrobił? No to już dawno nie żyje. Jeszcze pytanie mam takie, innego typu. Czy tam było w treści tego artykułu, bo nie znam treści tego artykułu dokładnie, kiedy opisywał Karski, czy było używanie, że tam byli Niemcy, czy naziści wyłącznie? Tu jest ciekawy temat bardzo, bo proszę zauważyć, że to był fragment książki, kilkudziesięciu rozdziałów, w której było tam na pierwszych rozdziałach wszystko wyjaśnione o całej inwazji, o terrorze,
o okupacji i tak dalej. A w samej książce, to jest w samym tym rozdziale, ja zwróciłem uwagę, jest napisane, że stało dwóch żandarmów łotewskich. Naziści wymyślili, że ma być 120 osób do wagonu wrzucane, trzech żandarmów łotewskich, także tam on w ogóle nie zwracał, wyjaśniwszy to w poprzednich rozdziałach, w tym samym artykule. Tak, nie ma tego wprowadzenia, prawda? Powinno tam być... No i teraz my mamy marsze nazistów w Polsce. Jak to się z tym wiąże? Ja mogę to wytłumaczyć, mam pewną hipotezę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, to najlepiej. To nie jest dla nas Grasłów. Moi drodzy, ja mogę częściowo wytłumaczyć może, bo ponieważ spotkałem się z Janem Karskim, kiedy przyjechał odebrać order Orła Białego od prezydenta Kwaśniewskiego i byłem w tym wydawnictwie, które wydało wtedy nowe wydanie tego właśnie już przejrzane przez niego, Polskie Państwo Podziemne to się nazywało. Więc po pierwsze z tego, co mówił wtedy Karski na tym spotkaniu na Zamku Królewskim, wynikało z tego, nawet płakał, prawda, że był z tą wieścią, którą przyszedł jako kurier, a przypominamy sobie, że tajne państwo wymagało pewnych określonych tajnych działań. Właśnie. To znaczy on się spotykał z wszystkimi najważniejszymi politykami, ale ponieważ nie mógł przewozić żadnych karteluszków, mikrofilmów, jakby żeby nic przy nim nie znaleziono, to jako kurier musiał się nauczyć tych relacji na pamięć. Także spotykał się z wszystkimi ważnymi politykami Polskiego Państwa Podziemnego i zdawał te relacje. A te relacje o Żydach to były częścią po prostu sytuacji w kraju politycznej i też oczywiście dotyczących obywateli polskich, jakimi byli ówcześni Żydzi, prawda? W związku z tym zdobył to, co mógł zdobyć, prawda, przez ten udział w tym obozie koncentracyjnym. I jego relacja, jego cel był taki, jak on przedstawiał, ze łzami w oczach, że on się udał do najważniejszych środowisk żydowskich, żeby udzielili jakiejś pomocy, prawda, tym obywatelom polskim, no Żydom, ale jednak obywatelom polskim. I tak występował w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego. I nie uzyskał żadnej pomocy. Jest taki filmik teraz zrobiony, rzeczywiście on jest prawdziwy. Według relacji samego Karskiego, prawda, spotkał się z zimnym bardzo przyjęciem. Czyli tutaj to zimne przyjęcie ma swoje odzwierciedlenie w tym artykule prasowym, gdzie Amerykanie no, pokazują, że mamy swoje problemy, prawda, tutaj w Ameryce, bo mamy tych swoje obozy koncentracyjne, czy jak one się nazywają, obozy internowania, swoje te kampy tak zwane, Camp David, tak, też od tego chyba obóz, prawda, więc mamy swoje, tak, i tutaj nic tam do tego, co się tam dzieje daleko. Zresztą stała pozycja amerykańska, prawda, że kiedy są politycznie zainteresowani jakimiś efektami swojej polityki, no to wtedy angażują się, jeżeli nie, no to jest dezinteres mały. I wtedy co się dzieje? Wchodzą te środowiska, które nagle starają się przykryć. No, jeżeli jest tak napisane dumnie, że jest jakieś państwo, prawda, tajne państwo, secret state, no to niech to secret state się niech zajmie się tymi Żydami, którzy są obywatelami polskimi. Prosta sprawa, prawda? Co nas to obchodzi? Czyli on tutaj jakby stał się też ofiarą tego, prawda, swojego wystąpienia i całego przyjęcia tej swojej interwencji w imieniu obywateli polskich, pochodzenia żydowskiego. Tak. Także to jest moje takie wytłumaczenie. Tak od niego usłyszałem, jak z nim rozmawiałem. Proponuję też porównać te książki, być może właśnie ten Polish Secret State z Polskim Państwem Podziemnym. Tam na pewno nie będzie tego przedsłowia, które tutaj będzie jakieś pewnie poprawione, jakieś inne dopisanie post factum już, prawda, po tych wydarzeniach. Wiem, że to było szeroko komentowane, wtedy występowali bardzo szeroko, były przyjmowane przez środowiska korowskie, jeszcze już z rakiem gardła przemawiał Jacek Kuroń, był też Michnik, występował tam i dużo różnych innych osób opisywało, jaki to Karski jest dzielny, prawda? No dowodem jest ta ławeczka przy tak, ich tak. A przepraszam, czy ja na trzecie pytanie, jakie było trzecie pytanie? Czy jakiej narodowości byli dziennikarze? Czy można było do tego dotrzeć? Czy Nie, do tego nie dotarłem. Nie wiem nawet żadnego nazwiska, także nie dotarłem do tego. Proszę Państwa, ja myślę, że tak, że tutaj z tej dyskusji pojawiły się dwa problemy zupełnie z innych okresów i zupełnie innej wagi. Pierwszy problem to jest percepcja w ogóle w czasie wojny, czy tuż po wojnie, zaraz
chwilą zakończenia wojny. Bo dopiero te zbrodnie jakby niemieckie, niemiecko-nazistowskie, na dobrą sprawę wyszły dopiero w maju, czerwcu 1945 roku, kiedy wojska amerykańskie wyzwoliły te obozy koncentracyjne i w świat poszły kroniki filmowe. Znamy tak, spychacz te ciała, prawda, spycha do tego, jak Niemcy, ludność cywilna niemiecka jest siłą brana, żeby zobaczyli, jak się obchodzono z tymi Niemcami w tych obozach koncentracyjnych. Dla światu to było szok. W czasie wojny, proszę Państwa, to ludzie patrzyli na tą trwającą II wojnę światową tak jeszcze przez okulary I wojny światowej. Czyli wielkie zmagania, wielkie tragedie, dramaty, ale ludobójstwo nie było w ogóle w świadomości ludzi. Znaczy, były armie, które walczyły, zdarzały się oczywiście często. Wojna gazowa. W związku z tym te jakby w 1944 roku te poprawki redakcyjne, które no, chciały tam udramatyzować czy ukonkretyzować, prawda? To miejsce, ja bym do tego takiego dużego znaczenia nie przykładał. Natomiast, proszę Państwa, zupełnie odrębną sprawą jest to, w jaki sposób teraz nadano i jak wygląda znaczenie Polish Dead Camps. Tak? To jest jakby zjawisko, które no, szeroko się rozlało po świecie. Jest jakby wszędzie obecne. Badania dzieci amerykańskich czy kanadyjskich jasno wskazują, że to Polacy mordowali w tych obozach. I to zeszło na poziom jakby edukacyjny. Proszę Państwa, to trwa. Polska jako państwo, polska dyplomacja absolutnie od i komunistyczna i III Rzeczypospolitej nie przykłada do tego takiej wagi, jaka powinna być przykładana. Przecież to jest jakby olbrzymia manipulacja socjotechniczna, która w skali świata ma miejsce. I w zasadzie to jest problem, bo to, co Pan przedstawił, oczywiście to jest bardzo interesujące i odkrywcze, ale mówię, trwała wojna, ludzie jeszcze nie mieli tej świadomości jakby ludobójstwa, w związku z tym nie miało to takiego ciężaru oskarżającego Polskę. Teraz, proszę Państwa, to jest zagadnienie absolutnie dla nas, dla Polski, to jest zagadnienie ogólnonarodowe. Jak skutecznie się temu przeciwstawić, bo to, proszę Państwa, nie tylko ta narracja historyczna, to jest również cały świat kultury, to są filmy, które jesteśmy karmieni, no, jak Polacy są w filmach fabularnych pokazywali, prawda? Osobne jeszcze zagadnienie, tylko zwrócę Państwu uwagę, nie pamiętam w tej chwili, któryś z polskich historyków napisał książkę na temat filmów, jakie Hollywood wypuszczał w czasie wojny o Polsce. I ja tylko powiem tak, tam Polacy byli pokazywani jako szwarc charakteru. To w zasadzie nie Niemcy w czasie wojny, Hollywood, czyli okay, scenariusze były pisane, reżyserzy to kręcili, aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces jakby ośmieszania Polski, czy wręcz oskarżania Polski, miał miejsce już w czasie wojny. I za to również kultura masowa amerykańska odpowiada. I w zasadzie to trwa do dnia dzisiejszego. Ja mogę odpowiedzieć, ja mogę tylko krótko odpowiedzieć, że wie Pan, ja to sobie wyobrażam tak, że w miarę jak mniej więcej znamy te fakty, to jak musimy to jakiś własny optymizm tam sprzedać, to znaczy te rzeczy, które już nie chcę mówić samosierę, ale coś takiego, co jest action, co jest western, co jakby pod Kłuszynem, prawda? Generał Maczek przede wszystkim. Ale w starszym czasie bitwa pod Kłuszynem to była bardzo ciekawa, ponieważ
było Polaków aż 7 tysięcy wtedy, 30 tysięcy Rosjan i przeciwko nim i 5 tysięcy Szwedów, czyli niewielka liczba, jak widać, bo to trwało chyba kilkadziesiąt minut, już nie było Rosjan. To jest fenomen. Szwedów 2000 się zorientowało, zdążyło uciec, a reszta poległa. A te... jeszcze wszedł do Moskwy, bo było bliżej wtedy, stamtąd niż do królestwa, do stolicy Szwecji. Że to jest przestrzeń społeczna, ma pan rację, tak, to jest przestrzeń społeczna, no po prostu no coś pozytywnego trzeba sprzedawać, a powiedzmy, jak my wychodzimy za kimś, który już naklęcił jakieś swój przeżycie, jacy Polacy byli źli, to już troszkę jesteśmy do tyłu, musimy... Ale tam jest Kłuszyn. Dalszy jeszcze, Kłuszyn. Tego, mianowicie, no nie wiem, czy jest prawdą historyczną, że Polacy zostali przepędzeni w 1612 z Moskwy, bo z tego co wiadomo, to oni sami wyszli, ponieważ nie był zainteresowany tym Zygmunt III Waza, a nie chciał... A to były wojska królewskie, to jest. Może pani, ale bardzo proszę. Przepraszam, ja tylko odpowiem, bo proszę Państwa, jest literatura w Polsce na ten temat, są wspomnienia. Ale można co z tego zrobić? Po prostu polska załoga na Kremlu nie miała co jeść. Była oblegana. Po kilkunastu miesiącach musieli się wycofać, skapitulowało, ale ta kapitulacja nie była na warunkach jakby honorowych, bo mieli wyjść, ale później rzekomo ta hołota moskiewska się na nich rzuciła i tych jakby kresu wytrzymałości fizycznej żołnierzy. Przepraszam bardzo, wróćmy do tematu. Bardzo proszę pani, pierwsza była właśnie, zaczęła zabrać. Chciałabym właśnie zapytać, czy właśnie oczernianie Polaków nie ma takich trzech głównych źródeł. Po pierwsze źródło religijne, po drugie źródło emigracyjne i po trzecie źródło polityczne. Jeżeli chodzi o źródło religijne, nie wiem czy to prawda, w każdym razie z wykładów znanych księży, pracowników naukowych, dowiedziałam się, że w religii żydowskiej wierzący Żydzi uważają, że przeklęta jest ta ziemia, gdzie zginęli mój ojciec, moja rodzina. No i teraz wydaje mi się, że polską racją stanu jest to, żeby właśnie z tymi religijnymi Żydami ustalić, czy ziemia może odpowiadać za to, co się działo rękami naszych okupantów. Druga kwestia, kwestia emigracyjna. Ja byłam w Holandii ponad 30 lat, tak jedną nogą. No i zauważyłam, że właśnie Żydzi pochodzenia polskiego bardzo napadali na Polskę, że nigdy tu nie przyjadą, nigdy ich noga tu nie stanie. A tak powoli zorientowałam się, że jak ich atakowali Holendrzy, to w ten sposób bronili się, żeby nie wrócić do Polski. Poprzez no, po prostu fingowanie faktów. I trzecia kwestia polityczna. Jak wiadomo, takim prekursorem tych obozów koncentracyjnych to były łagry. Mamy mnóstwo książek na ten temat. No, Amerykanów Rosjanie zapraszali, czy Niemcy, i pokazywali, jak to resocjalizują poprzez pracę. I to no, było brane jako dobra moneta, a potem to się coraz bardziej do okrucieństwa, zresztą w łagrach te okrucieństwa też były znane, przemieniało. I teraz prekursorem teraz czy nie są właśnie te domy dla bezdomnych. Ja już mówiłam politykom ważnym w Polsce, nawet przyznali mi rację, ale nic się w tej kwestii nie robi. W tych domach dla bezdomnych mieszkają Ukraińcy, mieszkają Rosjanie, Białorusini, ale też Polacy. W 8-osobowej sali, no przestraszne rzeczy tam się dzieją. Jeszcze płacą 600 zł, połowę swojego miesięcznego zarobku. I właśnie, czy ta kwestia polityczna nie powinna... A jaka to skala? Jaka to skala? No to jest kilka milionów ludzi. Oj, niemożliwe.
Ukraińców jest 3 miliony w Polsce, co pani nie, ale nie, Rosjanie, Rosjanie obcokrajowcy, my nie liczymy. Ale jak kilka milionów ludzi widzi, może są w domach, w Polsce. Proszę pana, to jest, policzcie dobrze. No ale w Polsce, co pani wygaduje? W Polsce, jak pan przyjedzie z autobusem z osiedla Przyjaźń, to nie usłyszy pan... Proszę panią, ja mieszkam na Bemowie. No. Rzeczywiście, proszę państwa, jest problem ukraiński narastający, o czym nasz rząd pod kołdrę zamiótł. Być może, jak mówi Stasiu Michalkiewicz, niech się 3% z tych 3 milionów radykalizuje banderowsko. I mamy problem, problem natury zbrojno-politycznej, ale pomijam ten fakt. Chciałbym wrócić do pana wystąpienia, okay. Tak, bo ja śledzę, że w sumie rzeczywiście ta najazd na Polskę od lat 90. Polish the camp. Nie śledzę ten problem i szef Światowego Kongresu Żydów Landauer ukuł to w latach 90., że jeżeli Polska nie zwróci jakiegoś hipotecznego kapitału w dolarach, to on zniszczy unicestwi Polsce. To pierwszy był przekaz Landauera. Nie, będzie upokarzana. No ale, ja wiem, będzie upokarzana to chyba, i zniknie z tej przestrzeni. Ale słuchajcie, to chyba Singer powiedział. Który został osądzony za długi. Ale Singer powiedział i został wyrzucony z kongresu. No, ja wiem, no, być może, że został wyrzucony. Być może został poddany presji, bo on tam jakieś przekręty finansowe zrobił. Straszne. Ale chcę dokończyć swoją myśl. I teraz nagle w zeszłym roku pojawia się w grudniu akta 447. Senat Stanów Zjednoczonych żąda od Polski 360 miliardów. Zresztą tutaj pan redaktor Starosielec sam by widział, jak to się wszystko odbywało, że ambasada, konsulaty się schowały i tylko Polonia Polska prowadziła no akcję przeciwko temu. No. W marcu przeforsowali 1226 w Izbie Reprezentantów. Nie, 1226, nie, 447 tylko. Nie, 447 poszła pod Izbę Reprezentantów w marcu. Najpierw była w Senacie, a później do marcu do Izby Reprezentantów. Niech pan mówi, niech pan mówi. Ale niech pan dajcie mi państwo dokończyć. Tak. 9 maja Trump podpisał i nagle żądania są od Polski 360 miliardów dolarów. Ja się pytam, dlaczego nie 20, nie 30, nie 50, a jeszcze rząd PiS-u, dobrej zmiany w cudzysłowie, padł ofiarą swojego przekazu politycznego. Mianowicie powiedział, że nie było państwa polskiego. Przecież PRL podpisał umowę pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych, a chyba Cyrankiewicz parafował, że spłacając wszystkie roszczenia obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego i tam jest klauzula, co Radek Sikorski wyciągnął. W razie przyszłości, gdyby w przyszłości się pojawiły dalsze żądania obywateli amerykańskich, rząd bierze w poczet swojego skarbu. I to zostało zamiecione. Nasz rząd całkowicie pisowski zamiótł aktę 447 i podpisanie przez Trumpa 9 maja, ale to wisi. Przecież prezydent Stanów Zjednoczonych nie podpisuje ustaw, żeby te ustawy były nieowocne. I to jest dziwny przekaz, to znaczy w sumie ja to splętuję tak. Była opcja Moskalików, jak mówi Stasiu Michalkiewicz, była opcja pruska, a teraz jest judajsko-amerykańska opcja, no kieruje. To znaczy, żeby... Bardzo dziękuję za pytanie. To jest oczywiście takie nawiązanie pośrednie do tego tematu. Ja sobie tak to, wie pan, wyobrażam, że w każdym przypadku, czy ludzie młodzi, czy starzy, jeśli zrobią jakieś porządne badanie, to ja wierzę, przynajmniej się przekonałem, że łatwiej jest sformułować lekki język, jeśli te zaplecze, wie pan, jest takie mocne. To wtedy żarcik wychodzi taki w tą lukę, gdzie jest mentalnie przestrzeń niedoinformowania, braków i tak dalej. Natomiast jak my się damy złapać w pułapkę tego powiedzmy, że nas biją, to już troszkę trudniej załapać kontakt. I, i, i,
I jednak ja bym namawiał, wie pan, że do tych takich pewnych, solidnych przygotowań, pasji. Szkoda, że tu młodzieży nie ma, bo tu dużo młodzieży rozesłałem, a my tutaj, że tak powiem, się odmładzamy sami, prawda? My jesteśmy młodzieżą. Prawda, a jednak... Stan ducha się liczy. Ten stan ducha, to musimy stwierdzić jasno i my te argumenty to naprawdę dobrze byłoby, żeby ci ludzie czymś się zainteresowali, czy tymi zbiorami, czy bo jeśli będą za bardzo koniunktura, ja mówię po sobie, że ja jak miałem te 18-20 lat, to puszczałem mamusi tych Rolling Stonesów, bo tam przynajmniej dobrze jakby tam głośno było i najpierw Beatlesów, a potem widzę, że ten, już później się dowiedziałem, że to był taki underground, bo że Beatlesi zamieńczy, bo tam był straszny terror brytyjskiej krasy wiktoriańskiej, gdzie ta młodzież, po prostu były konwencje, no niesamowite przecież te wiktoriańskie, purytanizm i tak dalej, no i ci oni się buntowali. No i ja stwierdziłem, że Beatlesi są zamieczni, no a wprawdzie Skaldów bardzo kochałem. Także to okazało się, że ja nagle odleciałem troszkę od tej naszej rzeczywistości, prawda, bo tam wydawało mi się, że tam taka maczuga, ja to wszystko przebiję, a tutaj no, dobrze byłoby, żeby ci ludzie byli tu i teraz, żeby nie byli za bardzo na świecie. I teraz i wtedy jak się złapie jakiś taki swój temacik, że oni złapią, że zaczną po prostu grzebać sami, prawda, i publikacje, i artykuły, i po angielsku, to i wysyłają to na świat, i to już wtedy jest narzędzie porządne do rozmawiania ze światem, że my, powiedzmy, te nasze ból, przecież jak się patrzy czasami, przecież jakie były te sprawy Holokaustu, jak to było, to ze śmierci ludzie wychodzili i musieli się przebić, prawda, do tego świata, no, prawda, nie ma zagłady, no jadą tam i mówią, że cała rodzina zginęła, tylko ja tu jestem. No także musieli się przebić z tymi argumentami, no i to oczywiście wymaga pewnej pracy intelektualnej, no. Od nas, od młodzieży. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja po prostu się kończę, kiedy zaczynam się wypalać o pewnych sprawach, co oni powinni zrobić. Ja mogę powiedzieć od razu, że no IPN poszedł ze mną na ścinkę. No i teraz dopóki nie wiem, co dalej. No wprawdzie w archiwum bardzo dobrze, tam w innej sprawie mogłem się komunikować, ale jednak taka pewna rzetelność badawcza zawsze da rezultat. To nie ma cudów. To nie ma cudów, panowie. No tak. Źródła przede wszystkim, kwerenda rzetelna. No różnie z tym bywa, jedwabne jest przykładem. Że... No to ja to, proszę, to ja panu powiem, no taki tak, przykład. Socjolog. Ja powiem taki przykład, dokumentu. Że proszę pana, Marek Chodakiewicz, ja mówię, proszę pana, my w Szwecji, potem w Ameryce, tu Ministerstwo Kultury płaci na tłumaczenie naszej klasy. Ja to kupiłem, przeczytałem i tam jest rzeczywiście dużo obserwacji trafnych, ale ta scena, słuchajcie, spektakularna, dynamiczna w Stodole, to jest odpowiedź na zatrzymanie tego badania, dlatego że się okazało, że i to dzieci zapraszają w szkolne w Szwecji, kurczę, że w Stodole to jest na jednej stronie, że sześciu musiało być, bo tak, nie mieli broni, no to sześciu ich było, to mieli rzeźnickie narzędzia i oni tymi, tam było 40 mężczyzn, prawda, wprowadzonych i oni tymi narzędziami
po kolei brali taką metodą rzeźni przemysłowej, taśmowej, że bieli i rabina, no to ogłoszyli rabina, że najpierw się ogłasza, a potem się mu rozpruwa brzuch, żeby się ziemia nie ruszała, jak się ich przysypie. I to dzieci na całym świecie oglądają za pieniądze Ministerstwa Kultury, to było może parę lat temu, już teraz chyba nie. I ja to napisałem do niego, proszę pana, a on w swojej książce napisał, że Polacy zabili 46, że wynika, że wczoraj zabiło 40 ręcznie w tej stodole. No i on mi książkę przysłał o tym. I ja potem, a teraz już za parę lat już rozmawiał z IPN-em i zupełnie zmienił zdanie. Chodakiewicz zmienił zdanie. On powiedział, że on tak już nie może napisać. No ale niech publicznie, ale napisał. Co z tego, że to poszło, to poszło. Nie, to poszło na YouTube to jest. Czy nie sądzi pan, że tutaj jest olbrzymia dysproporcja, taka niepokojąca dysproporcja pomiędzy wysiłkami Polaków, środowisk niezależnych takich jak my, żeby odkłamywać, dziennikarzy, pojedynczych historyków, a państwem. Przecież to państwo dysponuje dyplomacją, dysponuje argumentami politycznymi, pieniędzmi olbrzymimi, że po prostu my, chociażbyśmy nie wiem jak się spinali, to tak wielkiej manipulacji, jaka jest przy okazji udziału rzekomego Polaków w Holokauście, my tego nie zmienimy. I tutaj, czy nie sądzi pan, że ta dysproporcja jest no, kompromitująca w zasadzie dla wszystkich klas politycznych III Rzeczpospolitej? No nie wiem, tak się aż dziwię, wie pan, czy to po prostu gdzieś siedzi jakieś poczucie winy, nie wiem, może ktoś siedzi na jakichś garkach, na jakichś żydowskich rzeczach i mu się w głowie inaczej układa, dlaczego milczą, przecież no ja owszem, na przykład napisałem wczoraj, przedwczoraj do dziekana w Ottawie, bo pan profesor Grabowski podał list, piszcie z protestem, że Polacy robią wystawę o sprawiedliwych. Tam piszcie listy z protestem do dziekana. No ja napisałem, że ja skorzystałem z inicjatywy pana Grabowskiego i opisałem właśnie ten przypadek, jak dzieci w szkołach uczą się, że najpierw po kolei ogłuszanie szło tych 40 mężczyzn, rozpruwanie brzuch, prawda, i jaka to jest prawda historyczna. Ja siedzę na tym jak na szpilkach, po prostu to jest dla mnie dynamit, który mnie rozsadza. No. Oficjalnie w procesie nauczania przywołuje się te przykłady? No, to jako literatura. Piękna. Boże, kochany, sam dronator. Jako literatura, to już lepiej nie trzeba. Nagrodanikę w Polsce, nagrodzona. Nagrodanikę. Na kulu. Nagrodanikę. Naukowo podeszli do badania jedwabnego i jest film Ewa Kurek, znaczy ten film czy nie? Ewa Kurek pokazuje rzeczywistość z podejściem naukowym do problemu. Tylko naukowe podejście pozwoli nam powiedzieć co i jak się odbywa. Tutaj redaktor bardzo dobrze powiedział, my nie damy rady sfinansować ekshumacji, przeprowadzenia tak zwanych badań art materiałów, to jest ważne, teraz wiecie o co chodzi, tak? Czyli badania antropologiczne opierają się na osiągnięcie genetyczne. Czyli zbadanie, ja już wychodziłem kilka nawet miesięcy, na rok wcześniej, jaka jest możliwość. Droższe to jest, ale jest możliwość zbadania tak zwanych DNK, tych ofiar, które tam się gdzieś znaleźli. I Ewa Kurek wyjątkowo dobrze i co mi się upodobało, jedno zdanie tego całego filmu. Róbcie coś, bo za 10, góra 15 lat, to nas Polaków będą winić w tym, co się u nas odbywało. Czyli my jako środowisko no, intelektualistów, pozwólcie, że tak sobie określę nas. Inteligencji, może tak. Za wysoko. Tak? My powinniśmy niedużo krzyczeć, bo to i tak nic nie da. To, co pan robi, mówię do młodzieży, żeby to doszło raz.
drugie tworzyć, no ja nie wiem, werdykt, programowy dokument, coś robić, które zobaczę gdzieś w prasie przeciętny polski albo inteligentny. Właśnie, jeśli ja właśnie ja chcę troszkę o siebie, sobie, a troszkę Wykurek, bo nie, tak troszkę smutno było mi, jak ona taką żal w niej przemawiał na tych jej spotkaniach. I rzeczywiście, ale poszedłem na obejrzeć jej film i ja zrozumiałem wtedy ją, że słuchajcie, w 1998 roku nakręciła piękny film, Ratować jedno życie. To wzruszający film. Jeździła do Izraela i do innych krajów i starsze panie, właściwie same kobiety opisywały, jakie siostry zakonne przechowywały jako dzieci. I one w swoje wspomnienia, tak niestety, na szczęście ona dotarła głęboko do serca tych kobiet, że te jako małe dziewczynki, co one przeżywały. I to jest piękny film. I teraz polska telewizja to nie przetłumaczyła na jakieś awantury się zrobiły, to jest tylko w polskiej wersji od 98 roku. Słuchajcie, ja nie wiem, kim ja bym został, jakbym taką rzecz zrobił. Ja oczywiście prawdopodobnie bym wylądował z tym gdzieś za granicą, bo to jest policzek, to jest ciężka rana dla tej kobiety, która zrobiła doskonale integracyjną, wyniosła jakieś piękne rzeczy, o których te kobiety takie wzruszone. Bo to jest przeżycie małych dzieci, to dzieci wspomnienia, to nie ma tutaj żadnej polityki z tym. Ona do tego doszła. I jej to zablokowali. No jaki cynizm, jaka głupota. To już nie chcę mówić, czy to byli naziści, czy to byli syjoniści. Jedno bydło, powiem. Delikatnie mówię. Mam do pana jeszcze pytanie, że przy okazji tej kwerendy głównej dotarł pan do dokumentów o udziale Żydów w okresie II wojny światowej w stronie hitlerowców, w Wehrmachcie, w mordowaniu własnych braci, Polaków, potem w historii powojennej, tych ciemnych plam udziału Żydów w wielu zbrodniach. Czy pan chociaż część takich informacji mógł zdobyć, bo wiem, że oni zacierali te ślady. Pewien pogląd mi się na ten temat wyrabia. Nie wiem, czy to państwa nie zaszokuje, ale ja tropiłem pana Grossa bardzo, bardzo długo i okazuje się, że on po pewnych względami jest niestety lepszy. Mianowicie w Jaffie pytali się jego, co powinno być, jakie badania studenci. To on odpowiedział, że powinno się zbadać działalność policji żydowskiej w getcie. A ja tak. Tu Kurek krzyczy, że policja z tego, a ja przez przypadek. No tak, ale oni rozmawiają tylko między sobą, nie na zewnątrz. Na zewnątrz są i coś jeszcze w innym. No to Mark Edelman opisał to w książce Ciągle po kole, właśnie to działanie policji Rickel, żydowskiej. Jutro zabukowałem sobie na jutro w bibliotece pierwszą część archiwów Winkelbluma o getcie, drugie jest w internecie. Radzę poczytać, bo namawiała pani Kurek, że przeczytajcie sobie archiwum Winkelbluma. Ja przeczytałem i rzeczywiście jest to informacja o sytuacji, o tym jak, no i oczywiście powiem, i jutro pójdę sobie czytać to pierwsze, ale jest to proces badawczy, jeśli się będziemy trzymać procesu badawczego, to wygramy, dlatego że zacząłem czytać archiwum Winkelbluma i są całkiem różne relacje. Pierwsza, znaczy, żeby zacząć konkretnie od właściwego końca, to powiem tak, że i Żydzi się mieli przenieść do getta z Żoliborza, tam mieli swoje mieszkania własnościowe, doborowe towarzystwo, prawda, a z tego getta mieli, bo to przesiedlenia były, prawda, więc ci, co mieszkali w getcie, musieli się przenieść na Żoliborz. No i oczywiście była negocjacja dosyć takie bezwzględne, że tutaj, prawda, my mamy przewagę i ja chcę mieć to mieszkanie.
różne były warunki, że przechowanie mieszkania, że za przetrzymanie, przechowanie to przez znajomych i tak dalej, ale drugi, ja, musisz mi dopłacić za to, że się przenosisz do getta, a ja twoje mieszkanie na Żoliborzu biorę. I także potem a teraz drugą opowieść, proszę pana, że taki pan, jakiś powojenny naukowiec z getta pisał o takiej rzeczy, że oni zebrali, proszę pana, gestapo poprosiło o listy przechrztów i to Czerniaków też pisze, że oni tych przechrztów im dostarczyli i gestapo wszystkich przechrztów wzięli do getta i potem oni zginęli, a były trzy kościoły parafialne w getcie katolickie, a z kolei tych przechrztów, proszę pana, i że to są niedobrzy, bo oni są asymilanci, bo oni są neofici, to nie można na nich liczyć i tak dalej. A teraz co się działo z tymi przechrztami przed wojną, proszę pana? O, ich wyrzucali z lekarskich instytucji, wyrzucali ich z tych adwokackich związków, z uniwersytetów, proszę pana, bo ty nie jesteś, przechrzta to nieważne, bo ty Żyd. No i a od tych poszli do getta, to obrywali z przeproszeniem za to, że ty przechrzta, meches. No i teraz o naszej kulturze to świadczy to, że jak my do tych ludzi, którzy w sumie no integracji wiedzą najwięcej o tym bólu, jak oni są traktowali przez ekstremy fanatyczne, no przez fanatyków. I ten człowiek, co w tym getcie siedział, on to getto przeżył, potem jeszcze tam dobrą karierę zrobił, ale pisał, że nie można liczyć, że asymilanci i neofici są prawda, wrogami. Ja tutaj też są wrogami. No i to są takie sprawy mentalne, no bo jak to mówią Szwedzi, trzeba zmienić sposób myślenia. Nie wiem. Tak, ale mam prośbę. Naród polski, tyle się wycierpiał. Przez kogo? Przez judaizm. Jak przez Żydów, powiedzmy krótko po imieniu. Wielu no tak. Rodzina Ulmów, wielu, wiele innych takich mądrych. Może przez system, który tworzony był przez naród, nie utożsamiany system. Mogę skończyć? Proszę. Proszę pana. Nazistów. I względem tego wariata, jakiegoś tam Krosa, to mój dziadek, nasi dziadkowie napadli na Schickenbalena. Wie pan, o kim mówię? Nie. Jeden, sam Sanhedrin w USA w 1933 roku sfinansowało całą wojnę drugą światową. Schickenbalen. Wie pan już tak to? Wie pan, o kim mówię? No wie pan, tak dobrze, to ja to... Adolf Hitler. Jego prawdziwe imię i nazwisko. Pan to nie miał lat, jak zdechł. Gdzie? 98, a nam się oczy maluje czerwoną farbą, że 56 i to jest lepsze. Najprzem. 96 lat miał czy 8? W Argentynie się wychodził. Kto go tam przemycił? Ale czy ma pan dokumenty? Proszę pana, Stasio Skalski już nie żyje. A z kim siedział w jednej celi ratowieckiej? No Stasio Skalski to no był właśnie, duży człowiek. To był duży mój przyjaciel, żywa historia lotnictwa polskiego. To była duża, proszę pana, z tym... Żywa historia polskiego lotnictwa. Bardzo był bezczeszczony u nas w Polsce. Bardzo. Mówił, że Polacy go bili po mordzie. Proszę? Mówił, że Polacy go bili po mordzie, a Żydzi kazali im bić. No tak było. Dwie roku wykonywał na Rakowiecki śmietana, tam śmietanko, że do pochodzenia. Do Izraela. Oni wszyscy mieli polskie imiona, nazwiska, proszę pana. No właśnie. No właśnie, wróćmy do tematu może. Jeszcze pytania do pana Jacka. Ale w temacie, trzymajmy się tematu właśnie tych polskich, czy niepolskich. To znaczy, wiecie pan, ja jeszcze, może, jeszcze mogę dodać taką rzecz, że słuchajcie, że to jednak jest wektorek, to znaczy ja ten wektorek dostałem przez to i ja aktywnie rozmawiam z dowolnym człowiekiem na dowolnej pozycji, no Twittera czy nie Twittera, bo Twittera, bo ja jestem nikim powiedzmy, ale wewnętrznie
jestem bardzo spokojny i po prostu, no co poprawią, to poprawią. Nie wiem, co jest, tam parę takich, już paru takich Polaków w Niemczech jest, w Ameryce, te 447, o tym wyjaśnił. To mnie zaimponował pan Jeźmian, który cierpliwie, spokojnie sobie pukał do wszystkich kongresmenów. Ludzie sobie zebrali, tak jak my tu siedzimy, powiedzieli, my przyjeżdżamy, my będziemy do nich chodzić, to jest nasz prawie, że język ojczysty angielski. I oni sobie rozmawiali o tej ustawie 447. Bo uważam, że popełnił błąd, że nie poszedł do największego wroga, inicjatora, bo on pewno się poczuł obrażony. Ale do wszystkich pozostałych 46 poszedł, a 47 zostawił. No w każdym razie komunikacja i teraz to rzeczywiście było 447 tylko o odszkodowaniach, a 1226 o restytucji i 1226 nie przeszło, natomiast w resume okazało się, że dalej jest mowa o restytucji, a jeśli chodzi o 447, to było tak ogłaszane, bo rozmawiałem zresztą w internecie, pan już mówił, że przełożyli głosowanie nad 447 w kongresie o 2 godziny wcześniej, czyli kto chciał może głosować przeciw, to jego nie było. Speaker uchwalił, że głosujemy 2 godziny wcześniej i głosami i nie wiadomo było, właściwie bez liczenia głosów, voice voting, czyli voice voting to jest taki, że mówimy hey, yes, yes, yes i kto głośniej ocenia wizualnie, nie wiem, czy liczy jeżeli nawet. Nie, przez aklamację. Nie, jeżeli byłby sprzeciw, tak. To nie mogliby Tak. Jeśli byłby sprzeciw. Ale proszę pana, jak wie pan, że głosowanie jest o 15, o 16, no to idę na lunch i po prostu po lunchu zgłaszam sprzeciw. A tu już jest po głosowaniu. I proszę pana, ja wyraziłem się w komisji sejmowej, że ja bardzo boleję, że u naszego sojusznika upada demokracja. Bo po prostu to podważa troszkę nasze zaufanie do systemu demokratycznego, jeśli w ten sposób się podejmuje uchwały, bo po prostu jest to taka spychotechnika, no już na chama, to jest wstyd, to uważam, że to by trzeba było Junckerowi też napisać, bo troszkę jednak przegięcie pały jest za przeproszeniem. Ale znany jest panu fakt, że Departament Obrony napisał bardzo krytyczną opinię o tej ustawie, że absolutnie nie może być przyjęta, ponieważ podważa ona dobre stosunki z sojusznikiem, jakim jest Polska. Czyli w łonie establishmentu amerykańskiego te zdania są podzielone. To nie jest tak. Na szczęście. Że jest tylko tak, są tylko przeciwni. To znaczy, słuchajcie, odpukać, żeby u nas taka była ustawa, że oni głosowanie robią 2 godziny wcześniej po amerykańsku i kto głośniej krzyczy. I wtedy rząd obala, nie wiem co to może, dajcie spokój, no ludzie. Ale było w historii najbardziej dramatyczne takie głosowanie. W dniu uruchomienia Powstania Warszawskiego wyeliminowano oficerów 6 Śląskich. To słuchajcie, to jest tak, że ktoś... Ja, to było przepraszam, ja sobie jako historyk, ale Tomku, wybacz, ale muszę te odniesienia. Znaczy, wyeliminowano w ten sposób, że oficerów z Komendy Głównej, tych, którzy się sprzeciwiali powstaniu, wcześniej, już na wiosnę 1944 roku, po prostu dano im, odkomendowano do innych jednostek. Kiedy? A w 1944 roku, chyba w czerwcu, w lipcu, odkomendowano ich. Natomiast w samym dniu, w którym zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego, rzeczywiście, bo jeszcze pozostali przesunięto spotkanie z 18 na 17, ale o tym przesunięciu dowiedzieli się tylko ci, którzy byli zwolennikami powstania. I na przykład pułkownik Inanek Kosmecki, proszę państwa, szef wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej przyszedł punktualnie, jak to nakazuje obyczaj konspiracyjny, punktualnie o 18 wszedł i zastał tylko w lokalu na Chłodnej samego Bora Komorowskiego. I pyta go, jak spotkanie, a już nie było. To jest na temat. Źle, ja o tym nie widziałem. No i co? No zapadła decyzja. To jest na temat. A słuchajcie, szef
wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. Mówi, absolutnie proszę odwołać tą decyzję, ponieważ nieprawdą jest, że czołgi niemieckie są na tym. Zawróciły, no. Odwrotnie. Niemcy przerzucili dywizje te pancerne i odrzucili daleko Sowietów od Warszawy. Natychmiast odwołać spotkanie. No i Bór Komorowski niestety... No bo już Łączyńcy byli na mieście. Tak, ale nie. Osnamy, nie. Można było mimo wszystko to odwołać, tylko Bór Komorowski nie był... Więc słuchajcie, teraz powtórzyli to 4-4-7, a teraz czekać, że przyjdzie bumerek za chwilę i będziemy mieli tak jak w sierpniu 44. Nie daj Boże. No jaką kwotę tam chodzi? Bo tak, i 60 miliardów? Nie, 360 to w końcu, 360 czy 60? Pana, kwota jest taka, ile Polska zarobiła w końcu ostatnich kilkudziesięciu lat wyrobiła, bo po prostu jest cokolwiek kapitałowy wypracowane, więc no ja nie wiem, no jest tam gdzieś ten element sprawiedliwości, ale co, jak mi bombę, dom rozwalili, działkę zabrali, to co ja mam jeszcze się składać na... Ja nie wiem, no słuchajcie, w teresińskiej konferencji nie ma Cyganów. Dlaczego? Dlaczego nie ma Cyganów? Czy oni oni by podchodzili pod norymberskie ustawy tak samo jak Żydzi? Dosłownie, że są gorszego gatunku, gorszy sort i teraz nie ma. No to jaka to jest wartość takiego czegoś? A oczywiście Jeśman mówi, że 447 no to jest po prostu zalegalizowanie teresińskiej konferencji. No. Że jest, jak to się ale skończy? No... Ja mam sprawy. Chciałem się dowiedzieć jedną rzecz w tej kwestii. Mianowicie, kto jest podmiotem, który żąda? Bo czy to są obywatele polscy, mieszkający na terenie Polski, ich spadkowiercy bezpośredni, czy ktoś inny? Czy obywatele Stanów? A nie, bo oni nie byli obywatele. Proszę pana, ja się staram o grant, a oni się starają o innym sposobem. No to gdzieś tam te pieniądze może już są wypracowane. Nie, ale ja mówię, kto podmiot roszczenia. Nie, ale proszę pana, czym jest ustawa 447? Bo to nie jest ustawa, która nakazuje Polsce cokolwiek zwracać. To jest ustawa, która mówi o tym, że rząd amerykański będzie monitorował proces zaspokajania różnych żądań Żydów, ofiar Holokaustu w dziedzinie tam edukacji itd. Tam nie ma żadnych kwot. Ponieważ nie można było przegłosować, Amerykanie, znaczy kongresmeni są na tyle grabotni prawnie, że nie mogli przegłosować tej 1227, tej ustawy, ponieważ to jakby godziło w ogóle w sam porządek prawny i filozofię prawa amerykańskiego. Ale w streszczeniu już jest z powrotem. I teraz proszę państwa, toczy się gra jakby na dwóch poziomach. Pierwszy to jest prawny, w którym my będziemy się musieli tłumaczyć, dlaczego tak mało, bo ile byśmy nie przeznaczyli na te wszystkie... Nie. My po prostu Departament Stanu będzie składał kongresowi co roku takie sprawozdanie. Jeżeli w tym sprawozdaniu napisze, że na przykład Polska w tym i w tym roku wywiązała się w takiej kwocie w celu zaspokajania tych potrzeb edukacyjnych i tak dalej, ble, 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 no to oni mogą uznać, że to jest absolutnie za mało i metodami politycznymi, dyplomatycznymi naciskać, żeby inaczej. No tak, to natomiast tak wygląda od strony... Ale amerykańskiej strony, nie polskiej. Nie, ale oczywiście. I teraz jakby... O co w tym wszystkim chodzi? A drugi poziom? Pieniądze. Drugi poziom to jest lobby żydowskie, które po prostu wykorzystuje Stany Zjednoczone, to państwo, do tego, żeby ono reprezentowało ich interesy. Tak? Wbrew prawu... Ale panie redaktorze, powiedz pan otwartym tekstem, że Stany Zjednoczone to jest establishment żydowski. No nie, on dyktuje to wszystko.